koszulka, jaką zrobimy, to będzie coś w stylu bardziej ombre niż tie-dye i to będzie po prostu koszulka z nadrukiem myszki Miki. Także ja tutaj wycinam po prostu pobrane z sieci logo myszki Miki. Jeszcze dodam, że ja używam moich starych koszulek do tych DIY. Natomiast też fajna opcja, jeżeli nie macie żadnych koszulek do recyklingu, no to możecie właśnie upolować jakieś w second handzie. Nie ma sensu zupełnie kupować nowych koszulek. No i teraz trzeba coś podłożyć pod koszulkę, żeby nadruk nam się nie przesunął, żeby nic tutaj nie wyszło poza obszar tego szablonu. I teraz sobie wszystko dokładnie przyklejam taśmą, żeby nic się tutaj nie przesuwało. Teraz najlepszy moment, czyli malowanie koszulki. Ja użyłam farb w sprayu, natomiast ciężko w ogóle było nimi psikać, dlatego w późniejszym, w drugim projekcie zobaczycie, że po prostu odkręciłam nakrętkę i polewałam koszulkę farbą. To są farby w sprayu, które kupiłam na Allegro, kosztowały dosłownie kilka złotych. Mają fajne takie jasne kolory i są bardzo łatwe w użyciu. Na koniec właśnie musimy nadruk, po wyschnięciu nadruk musimy przeprasować, żeby go utrwalić. Po takim utrwaleniu ciepłem nic nie powinno się z tym nadrukiem dziać. Kolejna koszulka, jaką zrobimy, to będzie koszulka tie-dye. I tu mam akurat zwykły biały t-shirt. Zwykły biały męski t-shirt. O tak. I jak widzicie, pierwsze co, to musimy jakby zawinąć takiego ślimaka dosyć dokładnie, dosyć ciasno. Później musimy owinąć go gumkami dokładnie, żeby to wszystko nam trzymało taki kształt właśnie. I to będzie nasza baza do malowania. Teraz odkręcam sobie właśnie farby i tak paćkam sobie. Tak naprawdę to nie ma żadnej reguły na to malowanie. Robię to tak jakby na wyczucie. Dodaję te kolory, patrzę jak to razem wygląda, jak to się zachowuje, jak te kolory się mieszają. Wszystko w trakcie robienia tak jakby wychodzi. Natomiast i tak efekt końcowy będzie zupełnie inny. Ciężko jest określić, jak to będzie wyglądało. Chociaż ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, naprawdę moim zdaniem koszulki wyszły świetnie. Coś tak oryginalnego, tak ładnego. Nikt nie będzie miał takiej samej koszulki jak wy, jeżeli ją zrobicie. Też jeszcze dodam, że właśnie z drugiej musimy to zrobić dokładnie z drugiej strony, żeby pokryć tak jakby całą tą powierzchnię. Tutaj też, żeby te kolory były takie i intensywne, i słabsze, to rozcieńczam sobie farbę z wodą, to wtedy otrzymuję taki bardziej pastelowy kolor, jak chcę mocniejszy, to jej nie rozcieńczam. I tak widzicie, właśnie wygląda tutaj ta druga strona jest bardziej jasna, pierwsza jest taka bardziej intensywna. Ostatnia koszulka to będzie taka wycięta koszulka z napisem. Ja bardzo lubię takie nosić na siłownię i właśnie pomyślałam sobie, że fajnie byłoby ją trochę odpicować. I tutaj robię to samo, tylko jedynie zdecydowałam się na dwa kolory, na różowy i niebieski. W poprzedniej używałam trzech kolorów, teraz stwierdziłam, że użyję dwa.
I w ten właśnie sposób macie swoje koszulki tie-dye. Dzięki za oglądanie. Yeah, I feel too much, I can't breathe when you look at me. 'Cause